Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj w super ściądze będziemy przyglądać się czasownikowi to be, a dokładnie pytaniom z tym czasownikiem. Popatrzmy najpierw na to, jak tworzy się pytania z czasownikiem to be. Mamy takie zdanie, na przykład I am happy. Tworzymy pytanie przez przestawienie czasownika to be przed osobę, czyli am I happy, będzie brzmiało nasze pytanie. Kolejne. You are Italian. Are you Italian? Czyli znowu przestawiliśmy czasownik to be przed osobę. She is at school. Is she at school? I they are brothers. Are they brothers? Okay. Hope you're ready. So let's do the first task. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, więc zacznijmy od pierwszego zadania. Naszym pierwszym zadaniem wybieramy właściwą formę czasownika. OK. The first sentence. Where is your dog? Gdzie jest twój pies? Tutaj należało wybrać słowo is, ponieważ pies to jest liczba pojedyncza. Are you a guitarist? Jeśli używamy you, to forma czasownika to be do niego stosowna to are. You are you w pytaniu. What are these? These jest stosowane do liczby mnogiej, więc czasownik to be będzie miał tą właśnie formę are. And the last one. Am I your best friend? Czy ja jestem twoim najlepszym przyjacielem? I tutaj zaczynamy od słowa am, czyli jestem. OK. Drugie nasze zadanie to budowanie zdań z rozsypanki. Przypominam, że tworzymy pytania w języku angielskim z tym czasownikiem przez przestawienie. Na dole mamy dwa rodzaje pytań. Pierwsze pytanie to jest pytanie typu czy i to pytanie rozpoczynamy od tego czasownika, czyli od czasownika. Na przykład, is she your sister? Are they at school? Można też budować pytania szczegółowe, wtedy mamy słówko takie na przykład jak what, albo where, albo when, albo why na początku. Tutaj pokazałam Wam dwa takie pytania. What is your name? I where are you from? Okay. So, let's begin the task. Zacznijmy nasze zadanie. Budujemy pytania z rozsypanki. The first sentence. Are those your pink trousers? Czy to są twoje różowe spodnie? Zauważcie, zaczynamy od are, czyli od czasownika to be, to be are, jest to jedna z form tego czasownika. Słowo those, pamiętajcie, że jest stosowane właśnie do liczby mnogiej. The second sentence. What are his favorite things? Tutaj ponownie mamy liczbę mnogą, bo słowo things to jest liczba mnoga, rzeczy i czasownik to be również jest w tej w formie mnogiej, czyli are. The next sentence. Where are your friend's books? Ponownie mamy liczbę mnogą, tym razem również ze słowem na początku, słowem pytającym. W drugim zdaniu mieliśmy słowo what, a w tym zdaniu mamy słowo where. Sentence number four. Is Andrew's bike boring? W tym zdaniu mieliśmy czasownik to be w formie pojedynczej i znowu oczywiście od niego zaczynamy, ponieważ to jest pytanie typu czy. Czy jego rower, rower Andrew jest nudny? And the next one. Where are your grandparents?
Czyli skąd pochodzą twoi dziadkowie? And the last one. I ostatnie nasze pytanie. Is this book interesting? Czy ta książka jest interesująca? Znów zaczęliśmy od czasownika to be, tworząc pytanie typu czy. Okay. Thanks for watching. Bye bye.